Dzień dobry Państwu, witam w odcinku nieplanowanym zupełnie, ale jeden z widzów Chris podesłał mi relację Zalewskiego, i tak sobie pomyślałem, zaraz sobie ją przeczytamy, więc możecie sobie czytać, jak ja tutaj prowadzę ten wstępniak, że to jest dobry materiał, żeby sobie porozmawiać o paru rzeczach, bo, bo to, to co słusznie Filip zauważył, jak mu też to pokazałem, że wydaje mi się słusznie. Że, jak ja bym taki wpis walnął po czymkolwiek, to już by było to, co zwykle, czyli że wszystkim gra się dobrze, tylko Janek narzeka, nie? Albo ogólnie nie mówię tylko o samej grze, ale o turnieju, grze, O nieważne o czym wiecie. Więc, o czym chciałem opowiedzieć, to znaczy. W EAFC jest tak w ogóle w FIS-ie że. Nieraz to powtarzam na transmisji, że żeby wygrać skill. Nie wystarczy do końca Oczywiście ktoś mi zaraz powie, ale jak to Weirgang na przykład Okej, okay, wymień mi 10 osób z miliarda i się okaże, że im wystarczył Ja mówię tak generalnie, jak mówimy o takim poziomie Bardzo wysokim, ale nie top 3 na świecie, okej? Okay? A i tak Myślę, że tam też mogą się różne rzeczy wydarzyć, w każdym razie chodzi mi o to, że jak już się zbliżamy do takiego poziomu bardzo wysokiego na przykład Poziomu krajowego u nas w Polsce To w tej grze skill sam nie wystarczy. Wystarczy do tego, żeby mieć jakieś tam wysokie pozycje. Ja mówię, że nie wystarczy do tego, żeby wygrać. Co jest do tego zatem potrzebne? Trochę szczęścia. I skład. I to jest coś, o czym mówię regularnie. Z ten skład, to jest rzecz, którą szczególnie ci najlepsi, którzy tak jak na przykład Zalewski zarabiają z tego raczej, mają na najwyższym poziomie. Natomiast z tym szczęściem, no to już to nie jest zależne, tak? Od zawodnika. Czy coś się tam odbije komuś od głowy, albo od czegokolwiek innego i wpadnie do bramki, albo między nogami przejdzie, wiecie. Znacie te wszystkie sytuacje. I, I pozwólcie, że przeczytam Wam tylko ten wpis, i, albo przedstawię Wam jeszcze kontekst. Chodzi o to, że grupy prezentowały się w ten sposób, że. E, przy okazji na streamie py, mówiliście o tym, część z was e, mówiła do mnie, że no zobacz Janek Błachu ma taką prostą grupę, na pewno ją wygra łatwo, A ja mówię spokojnie, zobaczymy, e, bo na tym poziomie może się wszystko wydarzyć, ja bym nie był wcale taki pewny, że to jest łatwa grupa. No i co? I Błachu skończył na trzecim miejscu, musiał się na trzecim miejscu bić z Beyotem i Nerwenem o wyjście. Ehm... I Pieruk, którego wszyscy stawiali na ostatnim miejscu w swoich rankingach, zajmuje pierwsze miejsce w grupie. Nie wiem czemu, myślę, że to wynika z nieznajomości gościa. Ja go znam pod, pod innym nickiem też, jak go przyjmowałem. Przyjmowałem go do pracy w Warszawie, właśnie w sprawie IFC. Miałem okazję z nim grać i oglądać, jak on gra. I ja nie wiem, czy spotkałem kogoś, kto ofensywnie, jeżeli ma dzień. A nawet jak nie ma, ale jak ma szczególności, jeżeli ma dzień to ofensywnie jest lepszy w Polsce, niesamowity jest, jeśli idzie o atak To jest najlepszy koleś jakiego w życiu widziałem jeżeli ma dzień I się tylko zastanawiałem jak będzie wyglądać jego obrona, bo on też potrafi bronić, to nie jest tak, że tylko potrafi grać do ataku Ale czasem lubi popełniać różne błędy i byłem ciekaw jak, jak to się zachowa w starciu z tymi właśnie topowymi graczami i jak widać się sprawdziło. Na, natomiast na pewno bym go nie dawał na ostatnim miejscu. Obawiam się, że moje przewidywania są takie, że możemy na siebie trafić w barażach. <grym> ale mam nadzieję, że mu pójdzie lepiej i, i się nie trafimy, bo naprawdę w ataku gra niesamowicie. Nie o tym mia, miało być. Słuchajcie, e, i dlaczego Zaleski wpisał coś takiego? Dlaczego? No, bo skończył na czwartym miejscu, nie awansował, i ktoś może powiedzieć: Aha, wszystko jasne, nie awansował, więc się żali teraz, bo przegrał. No, słuchajcie, a znajdźcie mi kogoś, kto się zaczyna żalić, kiedy, kiedy wygra, kiedy mu się uda. No, no, kto tak robi? To umówmy się, tak? Czyli z reguły te negatywne spostrzeżenia są upubliczniane, Bo to, że się pojawiają u tych, co wygrywają, to tak, ale to gdzieś tam pod nosem nie, nie mówią nigdzie o tym głośno. Natomiast one się mogą pojawić publicznie dopiero jak przegrają, na przykład, czy tak jak teraz odpadną. I teraz w tym kontekście przeczytajmy. Ta gra obecnie na poziomie kompetitiv to czysty random, symulator tego, kto wcześniej wrzuci na halanda. Z grup wychodzą osoby, które nie, zagra nie zagrały żadnego turnieju zagranicznego w tym sezonie. Nie wyszli z zadera i nie traktują tej gry na poważnie. No offense, bo każdy ma swoje priorytety, ale po takich dniach jak ten, zwyczajnie odechciewa się jakkolwiek, praktykować i pracować nad sobą. Cały ostatni okres spędziłem na tym, żeby grać, żeby być lepszym i gram od początku gry na szczytowym poziomie w kraju tylko po to, żeby zająć czwarte miejsce w grupie. Obrzydliwe uczucie, a wystarczyłby nie mieć, wystarczyłoby mieć po prostu wyrąbane i se pokrykać w joystick i. To jest ciekawe, bo ja w tym, co tutaj zostało wymienione, jestem obecnie jako osoba, która, że tak zasytuję, mm, nie wyszła z ladera, nie grała w turniejach zagranicznych i nie traktują tej gry na poważnie. To jestem ja. Dzień dobry. <grym> nie grałem w Ladery, nie obchodziło mnie to. Nie grałem w zagraniczne turnieje, nie obchodziło mnie to. W tym sezonie, w zeszłym chyba. Nie wiem, może tam spróbowałem raz czy dwa się dostać, nie pamiętam, ale też rzadko. I, i grałem w pierwszej lidze, bo tutaj chciałem, grałem w e pucharze Orlen, też, bo też chciałem akurat. Ale czy nie traktowałem tego na poważnie, oczywiście jak już grałem to, to była walka, wiecie, jak już wchodzisz w ten mecz to jest walka o śmierć i życie, ale Tak ogólnie, później jak ochłonąłem to to jest takie, że no szkoda by było jakby w tym top 5 nie był, ale na przykład to, że top 2 nie zająłem, no to sobie myślę Ajajaj, no trudno, nie udało się, ale sobie zagram w barażach i też jest ok. Więc no wiecie, chciałem, nie? A byłem trzy razy na podium jakby nie patrzeć Ale to nie było tak, że świat by się nie załamał jakby, w sensie byłbym zawiedziony, ale by się nie załamał na pewno Gdybym się tam dalej nie dostał, i, i, i jeśli chodzi ogólnie o podejście do turniejów, to jestem ja w tym roku. Zaraz wytłumaczę skąd się to podejście wzięło. I tu jest napisane o tym, że symulator tego, kto częściej wrzuci na Halanda. To jest ciekawe. Nie oglądałem tej extra ale widzę, że najwyraźniej sporo osób zaczęło z tego korzystać. W pierwszej lidze, w tym trzecim, czwartym turnieju, spotykałem się z czymś takim i, i, i też grałem z paroma osobami, które próbowały mnie w ten sposób porobić, więc wiem o co z tym chodzi. I teraz, o co, bo ktoś może właśnie sobie pomyśleć, on nie wyszedł z grupy, więc zaczyna się żalić, i to wszystko jasne, ale zobaczcie, że w tym wpisie wychodzi masa rzeczy, o których ja mówię, i które zazwyczaj są w ten sposób, że i to nie tylko przez tam ludzi, którzy to oglądają, ale przez tych, co grają razem, nawet ze mną, albo którzy. E Organizują jakieś turnieje, są też postrzegane na zasadzie takie a Janek se tam gada jak zawsze, tam wyrąbane na niego, e, tam marny człowiek, wiadomo, nie? Ja mówiłem o tym, że w tej grze to, że szczęście to jest jedno, ale dlaczego ignoruje się na przykład fakt składów? Niech ktoś mi powie. I myśmy mieli taką sytuację w pierwszej lidze, że po drugim turnieju weszło Toty, i ja się zapytałem wtedy na czacie. Mówiłem wam o tym na streamie 2-3 tygodnie temu, że zapytałem się na czacie, ej, może byśmy jakieś restrykcje zrobili, że na przykład mamy dwa Toty i jedną Toty Ikonę, albo coś, nie wiem, wymyśliłem jakieś tak pierwsze lepsze, no bo teraz wszyscy będą grać składem Toty. To odpowiedź od jednego z uczestników, który z jakiegoś powodu też starał mi się robić pod górę w tym roku. Nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie, nie, nie moja sprawa nie, nie obchodzi mnie to już lata mi to, że tak powiem. Ale odpowiedź była taka: no będą przecież różnorodne składy, ale o co chodzi? A ja sobie myślę, jakie różnorodne składy? Na 20 osób tam zagłosowało chyba 15 i tylko jedna, nie pamiętam kto, chyba kanar, a nie, nie chcę teraz mówić, nie pamiętam. Była po tej stronie, co ja, żeby wprowadzić restrykcję, wszyscy zagłosowali przeciwko. I co może się wydarzyć? Zastanówmy się, co może się wydarzyć, gdy gramy zawodnikami i nagle wchodzą karty, które mają po 97-98 overrolla w tej grze. I wszyscy nagle nimi zaczynamy grać na obronie i na ataku, co może się wydarzyć? Czy gameplay się nie zmieni? No na pewno się nie zmieni. No oczywiście, że nie, prawda? No o, oczywiście, że się zmieni. To jest proste. I to, że się dzieją takie rzeczy jak to, że teraz jest Haland 97, na którego wystarczy wrzucić i nikt z nim główki nie wygra to jest efekt tego, że nie ma żadnych regulacji jeśli chodzi o składy i nagle zmieniamy gameplay. Tutaj przynajmniej jest tak, że w Ekstraklasie oni od razu wchodzą w takie restrykcje jak od początku, a u nas w połowie sezonu się to zmienia. I, i, i to nie jest zarzut do adminów, bo admini powiedzieli, "OK, jak zawodnicy będą chcieli, to tak zrobimy, ale chodzi o zawodników. W jakim my jesteśmy środowisku, skoro zawodnicy Możecie się ze mną nie zgadzać, mówię o tych zawodnikach z całym szacunkiem, ale wy, wy głosujecie za tym, żeby były nieograniczone restrykcje w imię różnorodnych składów. Widać jak różnorodny skład wszędzie, w każdym składzie, halant i wrzutki. Turbo różnorodne składy, mówiłem o tym od samego początku. Kto trafił Ronaldo i Mbappe na ataku, ten miał Ronaldo i Mbappe, a ten kto nie trafił, ten nie miał. Taka różnorodność, czyli jeden co miał farta miał przewagę, a drugi nie miał przewagi. Różnorodność składów. To oni głosują za tym, żeby wydawać pieniądze na FIFA points, żeby kupować niebieskie karty, żeby część miała lepsze składy, a druga część gorsze. Przez to jedni mają nieuczciwą przewagę, a drudzy mają e, e, gorszą sytuację. Tylko dlatego, e, żeby była różnorodność składów. I ja. Miałem ja nie kłóciłem się, mówię: dobra, trudno, ja sobie dalej grałem Ronaldinho moim 93, mimo że miałem tam putejas na przykład, bo go lubiałem, to jest a propos tego, nie, nie traktują gry na poważnie. W sensie. Yy, to ja, ja po prostu yy, stwierdziłem, że nie będę się tam jakoś specjalnie wykucał, ale wiedziałem, co mnie czeka. I teraz ktoś odbija argument i powie, no, Janek, ale przecież taki Michael, na przykład, był za każdym razem na podium, nieważne, czy się składy zmieniały, czy nie. I teraz wracam do tego, co mówiłem na początku. Dlaczego ignorujemy to, kto jaki ma skład? Z całym szacunkiem. To, co pisze tutaj, też jest z całym szacunkiem. No offense. Ale sobie sprawdźcie, ile Michael wydawał pieniędzy na FIFA pointsy I ja raz w życiu widziałem przeciwko sobie Toty Virgilia Avandajka. I to było w meczu z Michaelem. Nie spotkałem i to wypożyczonego, oczywiście, ale wypożyczonego, niewypożyczonego. wypożyczonego. Od początku do ty, do, Toty, do teraz zagrałem tych spotkań, nawet podwójne Food Champions zagrałem. Ani razu nie trafiłem na toty Wigila Wandajka. Rozumiecie? O skali tego. On miał toty Wandajka, toty CR7, toty Nazario, yy, toty Mbappe i tak sobie można pstrykać z palca za każdym razem. I ktoś powie, no jak masz skilla, to i tak się obronisz. No i to jest właśnie takie dziecinne gadanie głupie, ponieważ każdy, kto grał na takim kompetytywnym poziomie, wie, że skład ma znaczenie. Jak trafiasz na kogoś, kto ma dobrego skila po jednej i po drugiej stronie, to w sytuacjach pół na pół, zawodnicy z lekko wyższymi statystykami będą wygrywać z tymi, co mają gorsze. Szokujące, wiem, ale tak to właśnie działa. Nikt tego, o tym wcześniej nie mówił, to ja teraz mówię, no nie wiem, no to są tak proste rzeczy, a trzeba je tłumaczyć. I... I, I więc mówienie o tym, że o, Michael dalej wygrywał, no to sorry, ale dalej miał, miał najlepszy skład w całej pierwszej lidze. nie, nie, nie spotkałem ktoś, kogoś, kto miał lepszy skład od niego, no sorry, no to, no to był trochę na. przynajmniej w wielu spotkaniach był na lekko uprzywilejowanej pozycji, co w spotkaniach, gdy się kończą one wynikiem 3 do 2, 4 do 3, może mieć znaczenie, albo nawet ma właśnie. Eee... Ale możemy dalej udawać, że to nie ma znaczenia i sobie żyć w wesołym świecie. No, no nie wiem, no dla mnie to jest po prostu e, e, po, po prostu dziwne. I, ale dobra. A ktoś drugi powie, no ale zobacz, Neuro, po zmianie składów y, trzeci turniej chyba też wygrał, tak? No tak, trzeci turniej wygrał, a czwartym nie wyszedł z grupy. Tak, tylko powiem. I ktoś może powiedzieć, no tak, ale neuro już miał wyjście do ekstrekasy, więc się pewnie nie starał. Spokojnie. Jakby to, że ktoś się nie stara, to nie znaczy, że ma ochotę przegrywać. A tak się składa, że ja właśnie byłem w grupie z neuro i. I, I on po prostu z tej grupy nie wyszedł i to nie jest żadna obraza, to dla niego, tak jak mówię, nie miało znaczenia. Mi chodzi o to, że od zmiany składów działy się takie rzeczy jak w trzecim turnieju w top 8 pojawiają się zawodnicy pierwszy raz, których wcześniej nie było i ja na przykład z Azą odpadamy w ćwierćfinale, gdzie wcześniej ja, albo on, albo obaj byliśmy w półfinale poprzednie dwa turnieje dwa razy. Akurat przypadkowo po tej zmianie, gdzie wprowadzamy zupełnie inne karty. Więc jak mówimy o randomowości, to takie decyzje E, gracze sami sobie to robią. I dlaczego to robią? To jest oczywiste, bo gdy ktoś jest słabszy od drugiej osoby, to ten słabszy będzie robił. Chciał, żeby ten gameplay był bardziej losowy, bo ma wtedy większe szanse na to, że wygra, bo jeżeli gameplay będzie mniej losowy, to wygra ten, kto jest lepszy. To logiczne, prawda? I takie zmiany powodują, że gameplay staje się bardziej losowy. Granie z systemem BO1 powoduje, że gameplay jest bardziej losowy. I ktoś wracam do tego, co usłyszałem na przykład na początku roku, jak właśnie zostałem wyrzucony przez ten regulamin nowy z ekstra Klasy, bo nie byłem w top 12 i w zamian tego były turnieje, trzy turnieje BO1 o to, żeby się dostać. BO1 turniej. I ja mówiłem o tym, że super, no to możemy rzucić kośćmi, o to kto się dostanie tak samo, e, bo wiadomo, że tam do Top, nie wiem, 8 dojdą ci najlepsi, czy tam do top 16, ale później to już jest random w BO1. E, I wtedy było jak zawsze, a jakbyś był wystarczająco dobry, to byś się dostał, a się nie dostałeś. No to powiedzą tylko ci, co wygrają, co wygrali. Ci, co nie wygrali, powiedzą prawdopodobnie to, co ja, e, co jest normalne, e, bo jak wygrywasz, to o czymś takim nie mówisz. Mówisz tylko o tym, e, e, jak przegrywasz. Dlatego ja już odpuściłem i stwierdziłem, dobra, bez sensu, po co się przejmować. Dla przykładu, grałem eliminacje do jednych z drużyn, które grały w pierwszej lidze, zanim zacząłem grać za Miedzi Legnica, jeszcze próbowałem swoich sił w eliminacjach do innej drużyny. I, I turniej też był BO1, i to równymi składami, wszyscy graliśmy w, głównie Francją, no bo wiecie, zwykłymi zespołami. I w finale spotkałem się z jednym z zawodników, który grał właśnie w pierwszej lidze i przegrałem ten finał. Koniec pierwszej ligi wygląda tak, że ja mam trzecie miejsce, a on jest gdzieś tam w ostatnich trzech miejscach tabeli. I ktoś mi powie, że to BO1 i to specjalnie nie mówię, kto to jest i tak dalej, żeby. To nie chodzi o to, żeby teraz. A, patrzcie, jaki jest słaby, tylko żeby wam pokazać. Dalej uważacie, że BO1 to wygrywa lepszy, czy akurat po prostu tak spotkanie wyszło i, I po prostu akurat był lepszy w tym spotkaniu, albo miał więcej szczęścia, whatever, nieważne. Dalej uważacie, że to jest równe, a później jak się okazuje, że mamy dłuższy okres czasu, to na 20 osób jestem na trzecim, a on jest na dole i. I, I dalej udawajmy, że to nie ma znaczenia, że składy nie mają znaczenia. Wszystko tylko jest zależne od skila. No i macie kolejny właśnie wpis, gdzie Zalewski mówi o czymś takim. Ja się tutaj zgadzam z tymi rzeczami, mimo że, e, że e, tutaj trochę też może wybrzmiewać to w ten sposób, że no ja grałem w turniejach zagranicznych, a wyście nie grali, więc ja jestem lepszy od was, e, bo ja miałem szczytową formę, a wyście nie mieli, to dlaczego wy awansujecie? Przecież to ja powinienem. To trzeba było wygrać, to byś awansował. No, a wiecie, to takie coś można sobie pomyśleć, ale nie. Ja rozumiem o co chodzi tutaj, przez tą frustrację, co przemawia, bo macie grupę, gdzie macie po jednym spotkaniu z każdym i gracie jeszcze z zespołami bez restrykcji po 100 overrolla i wystarczy, że przy, ta przy takim czymś wystarczy, że Wam się po prostu dobrze siądzie mecz i przeciwnik może Błachu chyba przegrał ośmioma bramkami, czy, 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 czy jakaś taka sytuacja była też z, z jakimś przeciwnikiem. Słuchajcie, ja miałem w ostatnim turnieju pierwszej ligi takie coś, że wygrałem trzy spotkania w grupie i przegrałem dwa. Wygrałem z Neuro. Czyli z kimś, kto awansował z drugiego miejsca. Wygrałem z Azą, który był równo na trzecim miejscu razem ze mną, i z Kanarem, który był w poprzednich latach uczestnikiem EkstraKlasa Games. A przegrałem z Wojtym, 2 do Czech, który przegrał wszystkie pozostałe swoje mecze w grupie. I przegrałem z Sugar'em 2 do Czech, który akurat miał taki dzień, że mu tam lepiej poszło, ale mecz wyglądał przez ostatnie 20 minut tak, że on przez te 20 minut to nawet jak był w. Jak Próbował rozgrywać to, wybijał pilki nawet ze swojego pola karnego, bo nie miał gdzie podać. A moi zawodnicy typu Totti Smith 9:5 nie trafiała w bramkę, będąc sam na sam. W bramkę. Nie o to chodzi. I to z wygodnej pozycji. Po prostu uderzyłem po długim słupku i ona nie trafiała w bramkę. Czasami się zdarzają takie rzeczy, wiecie. akurat się tak złożyło w tym meczu. I tak. I... To się zdarza, ale o czym to świadczy, że jak im wyższy masz overall w takiej grze, gdzie takie rzeczy się dzieją, tym jest większa szansa, że takie coś się wydarzy. Dlaczego? Bo wystarczy, że ktoś się będzie bronił cały mecz, a później na przykład Hansen 97 strzeli z fałsza z 30 metrów, to jest większa szansa, że taką Hansen to wpadnie niż jak ma Hansen 90. No logiczne, prawda? Więc jak masz lepsze te karty, to jest większa szansa, że coś takiego się odbije i to wpadnie. I e, ja takie coś miałem właśnie w tym meczu z Azą. Zacząłem grać z Azą i w 30 minucie wygrywałem już 4 do 0. Czy to oznacza, że jestem tak bardzo dobry, e, ta, tak lepszy od Azy, że w 30 minut już wygrywam 4 do 0? No nie, akurat mi się tak spotkanie wczytało i wygrałem. Ja już widziałem, co się dzieje w 10-15 minucie. Jak na 2-0, ham strzeliłem z fałsza. Mówię, pierwsza bramka wpadła, mówię, oho, dobra, strzeliłem z fałsza. Zaraz potem ham e, wpadło, mówię, dobra, już widzę, co się dzieje. Każdy mój strzał w polu karnym, za pola karnego, jak tylko zginowałem, była bramka. Wszystko i oczywiście. Mój skier miał na to wpływ, bo musiałem grinować, musiałem dojść do tej sytuacji. No ale o, o, o czym my rozmawiamy? Eee, to jest oczywiste i takie rzeczy, które tutaj piszę, eee, Zalewski, to jest oczywiste. To, że się odechciewa, to też się zgadza. Mi też się odechciewa, jak takie rzeczy widziałem. Eee, ale ta gra taka jest i, i turnieje, yy, które są organizowane, też są organizowane często bez względu, bez, nie patrząc na to, jaka ta gra jest, bo organizatorów często nie obchodzi o to, kto awansuje. Zrozummy w końcu, że organizatorów nie obchodzi, kto awansuje, ich obchodzi to, żeby grali jak najlepsi, a nieważne, czy awansują, czy nie, bo chodzi o to, żeby była oglądalność. Ich nie obchodzi, czy zasłużenie ktoś awansuje, czy nie zasłużenie, tylko żeby była oglądalność. To jest logiczne. I żeby była oglądalność, to najlepiej, żeby te spotkanie nie trwały tydzień, żeby nie było sześciu rund, tylko żeby było po jednym, po dwóch spotkaniach I, i do widzenia. No i mieszając to wszystko z tym wszystkim, co mówiłem o tym szczęściu, o tych składach, o tym BO1 i... i to, to efekt mamy taki, że Zalewski, którego ja też stawiałem w roli faworyta w tym roku do wygrania w ogóle Ekstraklasy, w pierwszym swoim turnieju odpada z grupy. I dla mnie to też było zaskoczenie, ale rozumiem z czym to może być spowodowane i, i, i tutaj mogę tylko powiedzieć, że, że szkoda na pewno, ale chciałem wam opowiedzieć jak to wygląda z mojej perspektywy, że zacznijmy, ja dlatego w tym roku też do tego podszedłem już bardziej, tak jak mówię, że się staram, jak gram te mecze, ale to nie są dla mnie jakieś priorytety, już skupiłem się na czymś innym. I wy, jak to oglądacie i aspirujecie do tego, żeby o, jestem, chciałbym być lepszy, grać kiedyś w Ekstraklasa. Spokojnie, jeżeli macie możliwości, wykorzystać swoje umiejętności w czymś innym, wykorzystajcie je w czymś, co jest mniej losowe. W czymś, co nie jest zależne od, widzi mi się organizatora, widzi mi się gry, e, widzi mi się e, składu i Twojego portfela, który użyjesz w ten skład i szczęścia, czy trafisz kogoś w tym składzie. Patrzcie, ile tu jest czynników po kolei. Czemu nie wybrać jakiegoś zawodu albo nawet gry innej, w której tych czynników jest mniej? Ja mówię to od dawna, gdybym ja miał wybór. I miał zacząć jakieś kompetytywne granie i się nauczyć jakieś gry, to ja bym olał tą piłkę nożną i grał w strzelanki. Wiem, że tam czasami też te hitmarkery się nie zgadzają, ale. Ale naprawdę, uwierzcie mi, że zdecydowanie, zdecydowanie by wolał grać w Counter chodzi o to. No, ale to nie jest tak, że o, my jesteśmy tacy biedni i tutaj tak dalej, jemu ja się odechciewa grać. Spokojnie, no, i też ile pieniędzy on sobie zarabia z tego, że gra w takich turniejach i czasem coś nie wyjdzie, ale, ale ma oglądalność, ma kontrakt i tak ja, dalej. Ja też jakby część swojego życia zawodowego teraz opieram na tym, to, że grałem w te gry i że też robię dla was te filmy, spowodowało, że część swojego życia zawodowego opieram teraz właśnie na grach. Więc to też nie jest tak, nie jesteśmy tacy biedni. Ja wam tylko mówię o takich typowych aspiracjach sportowych, że to chyba nie jest najlepsze miejsce, gdzie należałoby do tego pochodzić najpoważniej w życiu. I, i, i trzeba chyba w końcu po prostu zacząć to rozumieć w taki, właśnie w takim kontekście, że to, to nie ma sensu. Do tego podchodzi na poważnie, bo bo, bo bo nie dość, że gra jest zrobiona jak jest zrobiona, oczywiście, to, to często ludzie jeszcze sami sabotują, tak jak mówiłem o tych właśnie składach i tak dalej. Sami chcą, żeby wkładać pieniądze w kieszenie jej, a wy. To, co powinniście robić, mówię o osobach, które gdzieś tam sobie myślą, że, o, fajnie by było kiedyś tam, nie wiem, może mnie ogląda jakiś tam e, e, uczeń, e, liceum, jeszcze czy tam gimnazjum, e, podstawówki, przepraszam, co, gimnazjum, nie, e, liceum e, i myśli sobie, o, ja bym chciał kiedyś grać tak dobrze w FIFA. Ty sobie ty nie myśl o tym, że chciałbyś grać tak dobrze w FIFA, tylko się zastanów, co zrobić, żeby nie być na miejscu zawodnika tego, kto wygrywa w grę. Tylko zastanów się, co zrobić, na miejscu, żeby być na miejscu tego, kto tu grę wymyślił. Żeby wymyślić, żeby być po stronie jej. Że Ty jesteś tylko gościem, który robi te zawody i zgarnia po prostu hajs od tych wszystkich ludzi, którzy się w, w tym wyścigu, nie chcę tego nazwać wyścigiem szczurów, ale prześcigają non-stop o to, kto będzie lepszy, a Ty tak naprawdę siedzisz i wyrąbane tam. W nieważne, ten wygra, tamten wygra. Każdy z nich daje mi hajs. Ten, co przegrywa daje hajs. Ten, co wygrywa, daje hajs. Ludzie, którzy oglądają dają hajs, bo widzą, że tam ci oglądają i yy, że wygrywają, i, i, i ci, o co oglądają, też co wygrywać, więc dają hajs. I ty sobie siedzisz tak, jak jej, i masz takie pff, to ty Messi, yy, error, nieważne Możemy udawać, że się nic nie stało, i tak wszyscy tam będą wpłacać hajs. I ty masz zrobić właśnie Ty masz się zastanowić, co zrobić yy, w, w życiu, żeby być na tym miejscu. A nie na tym, że e, musisz być zależny od się właśnie osoby, która wymyśliła tą grę, albo wymyśliła turniej, albo tysiąca innych aspektów, o których mówiłem. Taki mój komentarz. E, wiem, że obiecałem karierę z Lakersów, ona się pojawi e, jutro, ale chciałem wam to wrzucić. Tak, nie, ten, tak mnie ten wpis zainspirował, słuchajcie. Niesamowite. Trzymajcie się, do jutra.